11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, ale dzisiaj w związku z tym, że obchody są skromne, ale z tego tytułu, że mamy pandemię, my w Okulszczanie możemy uczcić niepodległość Polski i pamiętać o tych, którzy te pomniki stawiali, o tych, te pomniki przypominają o najwyższych wartościach naszego społeczeństwa. Zapraszam teraz do złożenia wieńca panią marszałek Wiesławę Burnos, przedstawicieli miasta, czyli przedstawicieli Rady Miejskiej, pani Burnos. Zapraszam do złożenia wieńca pana starostę wraz ze służbami mundurowymi. Zapraszam do złożenia wieńca miasta i pana burmistrza Adama Kowalczyka, pana skarbnika. Sekretarza. Chciałem życzyć wszystkim Sokółczanom w dniu tego wspaniałego święta, żeby ta niepodległość zawsze była w naszej ojczyźnie, żeby wolność zawsze królowała w naszej ojczyźnie, żebyśmy wzajemnie się szanowali, żebyśmy wzajemnie rozwijali naszą ojczyznę.